Czy odwiedzi pani nas jeszcze? Obiecuję, że mnie zaproszą, to tak. A poza tym zawsze tu jest jakiś fan klub, widzę. Większy niż gdziekolwiek. Dziękuję bardzo. Są nawet balony. Dobra, to mikrofon teraz powędruje do niebieskiego balonika. Poproszę o podanie. Jakie jest pani popisowe danie? Znaczy, ja nie wiem, jak panu powiedzieć, ale bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. A to, co lubię robić najbardziej, to pana zawstydzę. Biały ser z czerwonymi pomidorami i kompremisolą. Przepraszam, ale im prościej, tym lepiej. A moje danie, które ubóstwiam robić, kiedy jestem w domu, to jest guacamole, czyli awogado z siekanym pomidorem w kostkę. Do tego odrobina tabasco, kolendra, a odrobina cebuli. Niam. I oczywiście dużo soku z cytryny, z lemonki. Pani reaguje na hejty. Jak pani reaguje na hejty? Zgadnij. W ten sposób. Kto zgadnie? Jak ja reaguję na hejty? Ja mogę pokazać. Nie, nie, nie. Popatrzcie. Ja byłam wczoraj w Warszawie na otwarcie kliniki pana Gojcza. Holistic Clinic. Byłam na otwarciu mojego ogródka z czerwonymi rzeczami, czyli homary, mięsa, steki, krewetki, raki, wszystko. Byłam też na spotkaniu z adwokatem, na spotkaniu z moim synem, na spotkaniu w Fukierze. Przyjechałam nocą wcześniej ze Śląska, z piekar. Dzisiaj przyjechałam, wczoraj przyjechałam w nocy o 2 w nocy do piekar. Dzisiaj wstałam o godzinie 6 rano, żeby cukiernikiem poprawić ciasta w piekarach. O 9 przyszedł make-up i fryzjer. Kiedy ja mam czas do zaglądania do tego dziwnego internetu? Po pierwsze, nie mam czasu. Po drugie, wszystko to nie jest podpisane, nie istnieje. Wszystkie zdania w internecie bez imienia i nazwiska nie istnieją. A jeżeli wy lubicie się dołować, to jest wasz problem. To znaczy, że wy macie problem i bad news is good news, czyli zła wiadomość was buduje, czyli nigdy nie pójdziecie do przodu. Ja wam radzę czytać same pozytywne rzeczy albo negatywne, ale nazywam się tak i tak i piszę i mam odwagę cywilną. Ci, którzy piszą hejty, to są przegrani ludzie, niezdolni, zabistni, biedni, uszkodzeni przez los i przez mózg. W związku z tym, na tym nigdy w życiu nie zatrzymałam, jak Sodomie i Gomorze. Sodoma i Gomora polegała na tym, że ci, którzy się odwrócili do tyłu, skamienili. Rady wam iść do przodu. I trochę może być głupim, żeby nie wszystko wiedzieć. Ale ma się cel, idzie się do przodu i się wygrywa. W momencie, kiedy ktoś ma za dużo wyobraźni, za dużo wiedzy, popatrzcie na piątkowych uczniów w waszym klasie. Kto dochodzi do biznesu, do pieniędzy, do realizacji marzeń? Piątkowi czy trójkowo, czwórkowo różni? No, jaka jest odpowiedź? Piątkowi są tak zaryci, że nie widzą świata. A ci tacy średni, tacy, co tak się trochę migają, są ciekawi świata. Mają czas na świat, mają czas na siebie. Realizują siebie. Nie da rady mieć wszystkiego. Nie wygrywa się wszystkiego, wygrywa się siebie. Jeśli się chce wygrać szkołę i wchodzić w dobie szkole, przepraszam rodziców, to wtedy my, jako dzieci, jesteśmy niestety uszkodzone. Trzeba coś wybrać. Niech dziecko wybierze swój kierunek, swoją pasję. Niech idzie na zajęcia pozaszkolne. Ale z wszystkiego mieć piątki, to jest groźne. Miałam moją sympatię. Najprzystojniejszy chłopak w szkole, w średniej Hoffmanowej. Nazywał się Piotr Mieszkowski. Miał same piątki, był najlepszym harcerzem, najlepiej grał w siatkówkę. Był najprzystojniejszy, najlepiej ubrany. Skończył jako mój niedokończony księgowy. Miał do wyboru wszystkie studia, jakie chciał. Tata, który nie wierzył w marzenia, nie pozwolił mu iść na malarstwo ani architekturkę, tylko poszedł na sanitarny wydział na Politechnice. Trzeba absolutnie walczyć o wasze marzenia, bo każde marzenie jest do spełnienia. Proszę w to wierzyć. Przepraszam, trochę takie to demagogiczne, ale bardzo mądre. Ja miałam dwoje z matmy. Miałam na maturze pisemnej dwoje z matmy. Dyrektor powiedział, Magda tak długo była w Hiszpanii i na Kubie, że nie pamięta polskiego, niech pani nam to opowie po hiszpańsku. I uratował mi tyłek.
zdałam tą maturę, był to koszmar. Na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie się nie dostałam. W Madrycie za pierwszym razem było 600 osób i 30 miejsc. Czyli nikt mnie nie znał, nie zraziłam się, pracowałam w Muzeum Archeologicznym jako pani nie wiem do czego, w każdym razie zrobiłam najwięcej czapek na szydełku tam. Słuchajcie, życie, dalej. Jeszcze jedno